Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 9 w Lipowej. Jak wstępnie ustali policjanci, z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny spadł na ziemię lekki samolot silnikowy. Jak ustaliliśmy, pilotem tego samolotu był 75-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, który w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu tego zdarzenia przez kilka godzin pracowali policjanci. Obecny był prokurator, obecne były wszystkie służby. Obecni byli również przedstawiciele Państwowej Komisji, którzy zajmują się badaniem przyczyn wypadków lotniczych. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali oględziny zarówno z samego miejsca, jak i samolotu. Aktualnie w prowadzonym postępowaniu będziemy analizować wszystkie zebrane informacje, aby ustalić szczegółowe przyczyny okoliczności tego zdarzenia. Po dojeździe zastępu na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do ugaszenia wraku tego samolotu oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia.